Talent to ojciec geniusza. Jak powszechnie wiadomo, talent talentowi nierówny. Niektórzy ludzie potrafią malować, śpiewać, grać w siatkówkę czy pisać. Ja szukałem swojego talentu przez lata. Próbowałem malować, ale moje obrazy klasyfikowano jako sztukę prymitywną. Tak, to było tak beznadziejne, że nawet malunki w Lascaux miały lepszą perspektywę i były bardziej dynamiczne. Nawet kolory tam były ładniejsze. No po prostu jestem manualnym beztalenciem. Co dalej? A tak, śpiewanie i granie na instrumentach. Jak każdy nastolatek chciałem nauczyć się grać na gitarze. Dlaczego? Wiadomo, żeby laski na mnie leciały. Ale przy pierwszym riffie poddałem się. Nie potrafiłem nawet szarpnąć tej jebanej struny. A co za śpiewem? Po pijaku każdemu wydaje się, że potrafi śpiewać. Tylko że ja nawet na trzeźwo śpiewam tak, jakbym był pijany. I do tego nie spał od 3 miesięcy. No cóż, w muzyce nie odnajdę swojej drogi. To może zostanę pisarzem? Czemu nie? Kartka i długopis i zaczynam. Niestety moja gramatyka pozostawia wiele do życzenia. A historia o rycerzu, który mieszka w lesie, okrada bogatych i rozdaje biednym, już gdzieś była. Po wielu prośbach mojej rodziny porzuciłem pisanie. Czułem się beznadziejnie. Nawet mojej rodzinie nie podoba się moja twórczość. Nie mogłem się poddać. Postanowiłem wyjechać daleko. Tam, gdzie mnie nie znajdą. Zacząć całe życie na nowo. Maszyna podjechała pod mój dom. Pożegnałem się z rodziną i ruszyłem w stronę dworca. Wielki sznur stalowych pudeł, a w środku nich ludzie. Tak powinni transportować zwierzęta, a nie nas, ludzi. No ale nie mam wyboru. Jadę. Po 2 dniach podróży dotarłem do celu. Vigo, Hiszpania. Czemu nie? Miasto jak miasto, kraj jak kraj. Wynająłem małe mieszkanie niedaleko centrum. Szukałem pracy. Szpital psychiatryczny. Idealnie. Szukali akurat ochroniarza, więc czemu nie? Złożyłem podanie. Przyjęli mnie od razu. Tam czas mija wolno. Od apelu do apelu. Jak w więzieniu. Tylko ludzie ciekawsi. Zastanawiałeś się kiedyś, co siedzi w umyśle czuba? Ja tak. Rozmawiałem z nimi. Ale to nic nie dało. Zero kontaktu. Po paru latach jako pracownik z dłuższym stażem mogłem zostać sam na sam z nimi. Uwielbiałem nocne zmiany. Byli tacy bezbronni. Tacy słabi. W końcu po 46 latach życia odnalazłem swój talent. Potrafię torturować ludzi, wyciągać z nich informacje i robię to naprawdę dobrze. Wyrywanie paznokci, łamanie kończyn, wybijanie palców, wyłamywanie zębów widelcem. Uwielbiam to. Ale po pewnym czasie moi przełożeni zaczęli coś podejrzewać. Nie dostawałem już nocnych zmian. Ale przecież talent trzeba rozwijać. Zaciągnąłem się więc do armii. Armii włoskiej. Nie potrafiłem strzelać. Coś nowego. Mój ojciec był porucznikiem. Dzięki niemu przeniesiono mnie do wywiadu. Zajmowałem się przesłuchiwaniem podejrzanych o zbrodnie. Świadków oraz wrogów politycznych. A później przesłuchiwałem żołnierzy wroga. Coraz bardziej rozwijałem swoje umiejętności. Raz nawet zamknąłem jednego cygana do komory hiperbarycznej. Stopniowo podnosiłem ciśnienie. W końcu delikwentowi pękły gałki oczne. Piękny widok. Później kazałem posprzątać bałagan, jaki po sobie pozostawił. Jego córce. Zeznawali przeciwko swoim rodzinom i przyjaciołom. Tylko po to, żeby nie wejść do sali numer 13. Czyli, jak możecie się domyśleć, mojego gabinetu. W końcu zaczęła się wojna. Potrzebowali speców od tortur. Znaczy, chciałem powiedzieć od przesłuchań. Potrzebowali pomysłów na nowe tortury. Znaczy, metody przesłuchań. Komora hiperbaryczna i wyłamywanie zębów widelcem nie było już wystarczające. Podtapianie, przypalanie też nie. Odcinanie kończyn? Nuda. Mam jeden talent i będę go rozwijał. Podawałem im narkotyki. Wstrzykiwałem farbę w oczy. Nic ciekawego. Kwas we krwi to już coś. Ale przeszczepy szpiku bez znieczulenia i bez sprawdzenia zgodności to dopiero prawdziwa tortura. Mogłem to robić i oglądać cały czas. Tortury, tortury, tortury. Błagali o to, żebym przestał.
żebym nie wyrywał im żył z ciała, żebym nie wstrzykiwał im czyjegoś szpiku. Ale co oni mogą? To ja tu jestem Bogiem, a oni nędznymi mrówkami. Tresowałem ich, pozbawiałem ich człowieczeństwa, przekuwałem im bębenki. Wszystko tylko po to, żeby sprawić im ból. Dlaczego? Bo to moja praca? Bo to mój jedyny talent? Bo tylko to potrafię robić? Zmasowany atak klonów, dresura w pełnym zakresie wraz z programowaniem podprogowo-emocjonalnym. W trakcie wygląda to tak, że mama swoje, tata swoje, dziecko swoje, pani w szkole swoje i tak dalej. Setki wersji świata i wydarzeń w zmutowanych wersjach nadinterpretacji. Imbecylstwa, traum, chorych ambicji i szalonych teorii. Ten cały ściek prosto w twój mózg, czyli receptor główny. Panie komendancie, ten człowiek jest chory psychicznie. Oddajmy go do szpitala. Nie, on tu zostaje. Nie jest chory. Kazali mu to zrobić. Manipulowali nim od dziecka. Znaleźliśmy jego obrazy. Są piękne. Spójrz na ten rysunek. Ten człowiek ma talent. Jego rodzina od urodzenia nim manipulowała. To nie jest jego wina. Nie jest chory. Odwrotne postrzeganie świata to nie choroba? To można leczyć. Powiedział nam wszystko. Chce pan leczyć takiego potwora? Jest geniuszem. Niebezpiecznym geniuszem. Nie możemy go wypuścić. Nikt nie może dowiedzieć się o tym, co tu się stało. Protokół z przesłuchania został zapisany. Typ dokumentu? Ściśle tajny. Więzień odizolowany od świata. Oficjalnie nie istnieje. 7 września 1944 roku. Teraz siedzę tutaj. Mam jedynie kartkę papieru i miękki ołówek, który wybłakałem od pensjonariuszy. Nie wiem, ile lat mnie tu trzymają. Nie chcę wiedzieć. Z człowiekiem jest tak jak z ołówkiem. Można go złamać. Rok 2014. Znaleźliśmy dowody na torturowanie ludzi przez Włochów przed i w czasie II wojny światowej. Ledwo czytelne zapiski znalezione koło szkieletu człowieka w celi numer 13 to niezbite dowody na niesamowite okrucieństwo faszystów wobec ludzi innych narodowości. Teraz możemy dochodzić odszkodowania. Gdyby nie rodziny ofiar tortur, tajemnica nigdy nie zostałaby odkryta. Włosi chcieli zatuszować swoje eksperymenty na ludziach. Patrz protokół przesłuchania oraz tortury. Patrz protokół przesłuchania. Manipulacja człowiekiem od urodzenia w celu stworzenia bezwzględnej maszyny. Eksperyment udany. Ale całe szczęście musieli się pozbyć wszystkich obiektów doświadczalnych. Szczątki jednego z nich pozostają do dziś w celi numer 13.